zaczynamy od Korsyki, potem mamy przerwę majową, gdzie miało być King of Germany, sobie odpuścimy, no bo po Korsyce nie ma szans, bo to musielibyśmy wrócić z jednego, pojechać drugi. Mamy przerwę i kolejnym rajdem jest 30. edycja Breslau. Koniec czerwca, tak? Koniec czerwca, tak. Po Breslau mamy lipcowo-sierpniową przerwę z dużych rajdów, natomiast będziemy to właśnie utykali wszelkimi innymi rajdami, tak żeby naprawdę pojeździć. Trzeci duży to jest Balkan i King of Poland. King of Poland. Jeep dojedzie do Portugalii? Wyślemy go na lawecie. Bo to bierze. Dobry wieczór, Tomku. Cześć, cześć. Sorry, że taką późną porą, ale mam cię na głośny, bo tu dzwonimy z środku zebrania Red Foxowego do ciebie. Witamy, Tomku. Witam wszystkich. Dobry. Dobry, dobry. Jeszcze żebyś wiedział, kolega Talaga to nagrywa, więc uważajmy na słowa. Dobrze, wszystko jest w porządku. Znowu on. Jak on tak kamery nie włączy, to nie jest sobą. Dzwonimy się dogadać i potwierdzić, że mamy co do trwania przyjazdu, wyjazdu, czy ty jesteś na jedną noc, dwie noce. Jak to się u ciebie układa wszystko, bo żebyśmy tutaj przygotowali dla ciebie czerwone dywany na wjeździe. Rozumiem. Startuję o 17 z Gdańska. Około 5 godzin powinienem jechać, gdzieś 22, 23 powinienem być w Kazimierzu. I spotkajmy się wtedy w sobotę rano, bo tam byśmy pchnęli tą część, wiesz co, z głowy, a potem myśleli o jakiś, wiesz co, o odpoczynku. Dobrze, czyli co, 9 w warsztacie? Nie. 9 w warsztacie pasuje? 8, bo ja do 10. 8, no bo ten gościu z kamerą, że on tam coś ma. Dobrze, no to 8. 8 w warsztacie. Wszystko, lista zadań dla ciebie jest długa, tu właśnie siedzieliśmy w parę osób i wymyśliliśmy wszystko, co chcielibyśmy, żebyś zrobił. Mój przyjazd do Kazimierza, taki dwutygodniowy, jest między innymi po to, żeby na chłopakach wymusić trochę takiej presji podobania przy aucie, żeby coś zrobili, żeby jakby zakasali rękawy i przez te dwa tygodnie coś porobili, bo tak, pierwsze trzeba nakręcić materiału troszkę z serwisu, ale też pojechać, przetestować auto. Dwa tygodnie aktywne, tak naprawdę, aktywne. Ciężkie dwa tygodnie. Dwa tygodnie pracy przy pipku, kto sobie to może wyobrazić? Tak to się zawsze pracowało tydzień przed rajdem, nie? No, tak ostro. Pimpek aktualnie przechodzi szereg modyfikacji związanych m.in. z układem chłodzenia. Zobaczcie sobie, tak wyglądały stare wentylatory. To są spale. Były takie dwa. No i okazało się, że te spale są za słabe do tego auta, bo one mają tam bodajże 1600 obrotów. Proste skrzydło, proste śmigło, więc mogły być niewystarczające do tego auta. Dlatego teraz na ten sezon wpadają takie. Zobaczcie, jaka jest różnica. Ze 4 razy cięższe 3200 albo 3600 obrotów. Śmigła wygięte, więc będzie wiatr. Wejdą takie dwa. Dla porównania. Tu macie nowego. A tu macie starego. Jeżeli się jakie są grube, to tak to wygląda. Różnica bardzo duża. Co tam jeszcze za modyfikacje robiliście w aucie? Opowiadaj. No co, łączyliśmy dwie chłodnice. Po jedną mieliśmy dwie małe chłodnice z tyłu, mieliśmy tak za autem. Połączyliśmy je razem ze sobą i to będą chłodnice z skrzyni biegów. A chłodzenie oleju silnikowego wrzucimy w chłodnicę wody, bo mamy miejsce, bo zmieniliśmy chłodnicę. Takich upgrade'ów, może modyfikacji delikatnych. To auto tak naprawdę jeździło cały czas bez żadnego podnośnika. Co, no wiadomo, są wyciągarki, można się zapiąć do drzewa i pociągnąć, no ale czasami ten podnosik może być konieczny. Więc tutaj, w tym miejscu, tu o, gdzie jest koło, idealnie się wkomponuje ten podnośnik. I będzie przymocowany do tego miejsca, tutaj do tych dwóch rurek. Idealnie tam pasuje. Jeszcze jest taka jedna mała zagłuska. Zobaczcie, tutaj są dużo bardziej takie solidne, większe przewody. I ciekawe, czy instalacja, która jest w aucie, wytrzyma. Będzie trzeba zobaczyć, czy się nie będą grzały. Bo ona była, podobacie, jakie tutaj były malutkie przewodziki. Dużo mniejszy przekrój.
A tu jednak jest już kawał kabla. Co, chyba będzie pasować, nie? Elegancko. Będzie, pasuje. Ty, ale żeby teraz to auto nie odsunęło, wiesz. Został też bardzo ważny upgrade. Zobaczcie, to były stare wybieraki do Atlasa, do reduktora. Samoróbki takie, no działało to jak działało. Teraz przyszły z Ameryki już takie dedykowane wybieraki. No i na pewno będzie to dużo lepsze rozwiązanie niż to. Bo z tym jednak czasami były problemy. Co się działo z tamtymi wybierakami? Ciężko im chodziły, nie? Nie miały takiej dźwigni dobrej zrobionej. Te powinny fajnie chodzić. To co jeszcze zostało ci do zrobienia przy aucie, nim wyjedziemy? Nim wyjedziemy, no co, musimy zalać nowe oleje. Były pospuszczone. Spiąć chłodzenie oleju silnikowego. Podpiąć wentylatory, złożyć środek, no i testujemy. I co tam? Auto już poskładane w miarę? Prawie. Odpalamy zaraz. No, jest godzinkę i odpalimy. Co tam zrobiłeś? Powiadaj, co robisz w aucie? Dzisiaj? No. A, dużo rzeczy. Nie, no dzisiaj to bardzo nic nie robiliśmy, bo nie mieliśmy części, czekaliśmy długo na części. Teraz spinamy chłodzenie oleju silnikowego, no i środek musimy dokończyć poskładać. Będziemy palili, sprawdzali wszystko. Co za Grzybu, tak myślisz? Próbuję wymyślić, jak ta wiązka, co Francuzi tu mieli na myśli, układając tą wiązkę. Bo musimy połączyć wentylatory. Teraz mamy dwie chłodnice skrzyni biegów, lewą i prawą, i teraz musimy je połączyć, żeby były wentylatory wysterowywane razem, oba naraz. I muszę to rozkminić, co oni tutaj mieli w głowie, jak to układali. No ale instrukcję masz, to widzę, że szybko pójdzie. Tylko że nie po polskiemu. Ile oleju chodzi w układ? Jest to tak, nie pamiętam, bo wtedy dokładaliśmy tu akumulator ciśnienia i tak. Jak dobrze pamiętam, to chyba 8-9 litrów. Przewody, chłodnice. Akumulator oleju, tak? No, dokładnie. W niego wchodzi około 1,5-2 litry. On tu jest. Jakbyście nie wiedzieli, gdzie jest akumulator oleju. No, jeszcze musimy zawór elektroniczny założyć. Bo jest manualny. Bo Atlas to tak dziwnie wymyślił, że nie wolno, nie można złapać dwóch dźwigni naraz i wbić szybkich albo wolnych biegów. Trzeba zrobić to po kolei. Najpierw tylny most. Później dopiero przedni. Mamy teraz szybkie biegi i chcesz przerzucić na wolne, to dwoma nie zrobisz. Trzeba najpierw przód na luz, tył na wolne i dopiero dopinasz. No, już się właśnie spleszczył. Na zmianę trzeba robić tak, tak, tak i tak. A nie da się dwoma. I chcę rozebrać te wodziki, usunąć tą blokadkę, żeby można było złapać za dwie dźwignie, przebić na wolne biegi. I z powrotem, no tylko że jest ryzyko, że ktoś zrobi na przemian te dźwignie, że na przednim moście będzie szybkie przełożenie, a na tylnym będzie wolne przełożenie. No i wtedy się, wiesz co robi, mieli się wszystko. No tak. Ale to zabiera dużo czasu, zwłaszcza że jak się ktoś pomyli kolejność, to się potrafi skleszczyć. Objaw się, czerwony dywan rozwija. Do samej bramy będzie. Na razie. Księciunio się objawi, łaskawie. Czyli tam trzeba będzie uważać, żeby nie spierdolić teraz. No ale wyjątkowo nie uważam, żeby to zepsuć. No wiesz jak to jest. Powiedz teraz, bo ty będę wiedział. No nie można po prostu dwóch dźwigni zrobić naprzeciw, naprzemiennie. No. Ja to krzyku nagram, żebyś potem za drugi raz nie musiał główkować, będzie nagrane. Czekaj, jak to było? No. O, i teraz biegi. Się tak przebija. Są kulki i są sprężynki, które dociskają kulki, które powodują, że przy zmianie biegu... Do odpowietrzenia, nie? Tak. I osłonięty od chlapania oleju. Tak. Przy zmianie biegu robi klik, klik, klik. Tak. A między nimi, patrz, o tu, z boku, między tu, jest, jest suwadło. Suwadło. I dopóki nie ustawisz jednej w odpowiedniej pozycji, to drugiej nie pozwala ruszyć. A to suwadło trzeba ruszyć. Jedną wyskakuje, zapadło. A to suwadło jak chcą wyciągnąć? No tu od boku się trzeba tego broka wyjąć i on w tą stronę wchodzi. Kurde, jak uczysto! Chyba żeś
Chyba, że skoczył Pimka robić, co? Przyznaj się. Chyba tak. Wszyscy jak nie wiem. Ale się okaże. Nawet... Nawet pozamiatał. Pozamiatane. Pozamiatał. No wentylatory tak zapierdalają, że aż pozamiatał. Nice. Dobra, to palce wentylatorki. Czekaj, niech kręci jeszcze. Ile stał? No ile? Od... Dwa miesiące. Dwa miesiące. Czekaj, niech posprawdzamy, jakie są te, czy żeby ciśnienie widzieć. Ciśnienie paliwa się widać. Co to cyka? Tak nie było. Weź wyłącz jeszcze raz i wyłącz. Ten dźwięk. Lubię to. No. Ciśnienie ładne. Ja. Skrawcz olej. To jest właśnie ta zmiana przebijania biegów. Pokaż, jak to działa. Teraz bez szarpania się z dźwignią i bez różnych dziwnych zagrywek. Ciach i gotowe. Ciach i sando. Co tu panowie w ogóle robicie? Co wy tu odmierzacie? To nowe mocy do Pimpka? Łukasz, to jest RC. To będzie model, wiesz, RC, taki zdelinserowany do Pimpusia. Bardzo nie lubię, jak zadajesz pytanie tak z zaskoczenia i dajesz tylko 5 minut na zastanowienie się, co odpowiedzieć. Months later. No, aż tyle? Tak. Słuchaj, napisz pytania, prześlij na maila w ciągu 2 tygodni. Akceptacja będzie? Akceptacja, tak. I poprawki? I 2 zdjęcia te załącz, tylko nie swoje, tylko jakieś, wiesz. Natnijmy to, tak żeby nie przeszkadzało i później to tylko, że dospawamy. Nie tego... obspawam chyba tu w środku na szczelnie, żeby tam się woda i zaraz nie brzydzanie wchodziło. Szybciej, bardziej gładko. Te chopeczki były mniejsze, a już jak są takie akcje, no to trzeba skorygować ustawienia. Temperament się zmienia, tak? Bo się oswaja z gryką. No to jest jedna rzecz. Też będziemy mieli w tym roku różne rajdy. Pierwsze robimy Korsykę, gdzie tam skałki, raczej chyba wolna jazda i dużo linek, przepraw. Potem zaraz mamy kolejny, to będzie Breslau. Tak, Breslau. Tak, Breslau. Gdzie raczej będzie po prostu szybko. Po Breslau mamy King of Poland i potem Balka. Znaczy mamy takie wbite 4 sztandary w kalendarz. A co się nam uda w międzyczasie, no to już będziemy tak dogrywali w... Jak się uda, to może jeszcze Hard Race, nie? Może jeszcze Hard Race, to w lipcu jest chyba, tak? No. Ale to chcemy już dogrywać tak na zasadzie zmieniającego się kalendarza. W sensie, że na miesiąc przed wiemy, czy się decydujemy, czy nie. Czy maszyna pozwoli, podam duże. Czy maszyna pozwoli, czy team, harmonogramy, wszystko się podpinają, tak żeby móc to ogarnąć. A teraz mamy co? Końcówkę stycznia, mamy luty, marzec, mamy 2 miesiące. A kwiecień, no to już jest test. Korsyka. No testy i Korsyka. 20, jakoś druga połowa kwietnia. 22 się zaczyna. 22. Wiesz, papier przyjmie wszystko. Tomek, zacznijmy od tego. Fizycznie, czy możesz się nim zająć i kiedy? Tak, przy rozmowie telefonicznej. Ja mogę pewne elementy wykonać, ale wszystkiego nie. To może przygadajmy sobie, zbudujmy sobie listę elementów. Dylematów, które was tak zwanie. I zaczniemy sobie rozdawać na zasadzie jedna sztabka moja, 3 twoje. Akurat jeżeli, gdzie, z czego ty się możesz podjąć, a co zostanie w naszej gestii, będziemy się dalej z tym martwić, albo wtedy doić się o know-how, podpowiedzi, albo po prostu... No bo lista jest długa, co przy nim trzeba zrobić, ale
tu uzgodniliśmy z Edem, że to co już zrobiliśmy, a wymaga lekkiej plastyki, albo działało dobrze, tylko trzeba przyserwisować po prostu po sezonie, to zrobimy to my. Ale zostało kilka takich kluczowych rzeczy, których nam się nie, konstrukcyjnych, których nam się przez dwa sezony nie udało zrobić, bo gdzieś tam jest zagwozdka, jak to zrobić. No i byśmy chcieli, żebyś nam w tym pomógł. Pierwszą rzeczą, najważniejszą, to jest stabilizator przedni. Nie mamy go i nie wiemy, gdzie go wcisnąć, a jest nam koniecznie potrzebny. To jest pierwszy punkt, który byśmy chcieli, żebyś spróbował nam ogarnąć. Drugi punkt. Drugi punkt, bardzo ważny, co wyszło wczoraj też na wygłupach. Nie nazwę tego testami. To jest układ kierowniczy. Tragicznie się prowadzi, nie da się nim praktycznie jechać. Ale tam jest ten problem, że on przez cały czas ściąga w którą stronę? Tomek, tam jest problem z orbitrolem, że cały czas ciągnie go w jedną stronę, trzeba cały czas walczyć i cały czas ta kierownica się, wiesz, ona nie stoi w jednym miejscu, tylko cały czas... Przekazujesz sobie ją, nie? O tak, jedziesz i no, może nie aż tak szybko, ale powolutku cały czas kontrujesz go w lewo i ta kierownica... Myślę, że ten orbitrol jest po prostu do wymiany, bo on tam przepuszcza. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest pompa wspomagania, która jest nowa i nie miauczy, jest cicha, ale jak zdejmujemy nogę z gazu, to na chwilę przestaje to wspomaganie działać. Czyli jak ma jakiś zakręt w sytuacji, gdzie musisz zdjąć nogę z gazu, obroty spadają, a kierownica przez chwilę mur. W obrotach jest, tylko na różnicach zejścia. Na różnicach tak, ciśnij. No. Trzecia sprawa z tym układem kierowniczym to jest ucina nam cały czas 1 PK z paska. I założymy pasek 6 PK, porządny sandał w pedał, to ten 1 PK i to wewnętrzny, czyli od strony silnika, ucina. Jak go wytniemy i mamy 5 PK pasek, on niby nie piszy, nie daje rady te 5 rowków, ale ten 1 PK zawsze nam ucina. 5 PK już nie ucina, a 6 PK ucina. No jest gdzieś tam ten pasek dotyka czegoś. Albo coś nie jest. Właśnie. Trzeba by, nie wiem, kamerę założyć i po prostu przywalić mu porządnie w pedał, żeby zobaczyć, o co on zawadza. No i w ogóle zbieżność na finał, nie? Że on tak chyba jest nie do końca. Ale robiliście go metry, czy nie? Nie, kamerami nie. No jak jechaliśmy za wami, to było widać, że tył i przód i nagle inaczej idą, nie? Tak idą, bo jakby oś. No wiem, no jak tak można. Z geometrii? Tak wyszło. Ja tam zawsze słyszałem, że geometrii nie trzeba robić w samochodach offroadowych, ale jeżeli... My to właśnie też słyszeliśmy. Ale jeżeli się dobrze prowadzi na ulicy, to jeszcze lepiej prowadzi się w terenie. Nie, my nie mieliśmy... Ale na ulicy nam się bardzo źle prowadzi. W terenie to ginie. Ale prawdopodobnie dzięki temu też tracimy, nie wiem, 10 km ze średniej przejazdu. Bo jakby się dobrze prowadził na szosie, to jeszcze lepiej w terenie. A w terenie nie odczuwamy tego już tak bardzo. Ale pewnie gdzieś już ta dystrakcja się pojawia. To mamy drugi punkt, czyli cały układ kierowniczy. Okej. Okay. Z punktami. I trzeci punkt, też który za nami chodzi i jeździmy z sercem na ramieniu, to są osłony. Osłona miski, której nie mamy w ogóle. Trzeba by ją zrobić. No i te płyty ślizgowe pod miskę, spód i boki. Bo ostatnio Ed by stracił stopy na tym palu na Balkanie. Tak, widziałem, piękne było. W środku tyle wyszło do góry, utrzymało się to aluminium. Potem Bartek swoją precyzją drwala poprawił blakarską młotem dwa razy i to jest wciśnięte. Podłoga jest pogięta, ale no nawet teraz patrząc po tym, jakbyśmy się wybierali na Korsykę, no to bez takich płyt, to tutaj każda... Stworzywa, nie? To wszystko są elementy, na których my się zawiśniemy na skalę. I tutaj to wszystko powinno być gdzieś... To już mówiłem Krzychowi, że te płyty są z jednej strony zbawieniem, z drugiej strony są przekleństwem. Bo będzie się zbierało... Miska na błoto. Tak. I będzie przybierał dodatkowe 200 kg po jakim wjechaniu. Więc będą rajdy, gdzie uważam, żeby było trzeba je zakładać, a... Na zasadzie jakiegoś quick fista, że można zdjąć, założyć, no ale jak wiemy, że mamy suchy rajd i mamy się brzuchem po skałach tarzać, to lepiej je mieć. Oczywiście. Ale jak robimy Breslau, to tam nigdy nie było potrzeby płyty. No to na to też mam rozwiązanie.
No i ta centralna. A takie klipki? Nie, nie, to na śruby, nie? No na czternastki po prostu przykręcane, wpuszczane. Tak jak w samochodach cross country się robi. Mamy tą centralną, tą płytę aluminiową. Ona już jest powginana i pofalowana jak chips. No dyszka musi być, nie? Jedna rzecz dyszka, ale pytanie, czy jakieś tworzywo, nie? Tworzywa, nie? To nie da nic, ten tworzywo. A tutaj? Tutaj tak, ale tam nie. A, okej. Okay. Bo nawet w ultrasach jest i aluminium, i na to plastik, nie? No to właśnie, to tak zróbmy. Zróbmy aluminium, a na to plastik, żeby, bo wiesz co się dzieje z aluminium, jak ono dostaje kamień. Ono się zaciera i na tym aluminium stajesz. A jak będzie aluminium, niech chroni i warstwa plastiku. Tam nie pamiętam, jak to tworzywo się nazywa, ale wtedy się ślizga po tych kamieniach. Zróbmy dwuwarstwowe po prostu. Jeszcze w osłonach tu mamy kwestię drążków i siłownika. Coś, żeby chronił. Ale była awaria jego? Nie było, ale nie byliśmy na Korsyce. Ale było podobne rozwiązanie, jak byliście we Francji, przy starych mostach. Tak. Nie, ale tam mieliśmy balkon. Aha, był balkon. Ja myślę, że tu jest ładne miejsce, czy tu nie dołożyć? No dla wytrzymałości nie może być w linii prostej, bo by było trzeba robić, bo by wygięło, nie? Pod kątem, nie? I by było trzeba ją zrobić bardziej idącą tutaj, przegiętą tu do góry, żeby nie zasłaniała i żeby zeszła w dół. Te sanki też się zrobiły, nie? Ślizg taki. Taki trójkącik, nie? Wtedy. No ale mamy mocne obawy, zawsze wiesz, jak gdzieś do kamienia, do skały, to to się boimy o ten siłownik. A drugi jest zapasowy? Jest. No, zapisać. To jeszcze są rzeczy, które... Ha. No i oczywiście wzięto na torcie, to serwis naszych... To jest czysta przyjemność, tu jak ciebie nie było, to rozmawialiśmy, żeby było trzeba pojechać na testy i dokupić bypassy i ustawić dwa zawieszenia. Na szybkie i na skoki i na takie kostaryki i inne rzeczy. Okej, okay, żebyśmy mieli tak, dwa komplety, tak? Tak. A jak ktoś nie gra, to po prostu nie na Korsykę? Przerzucić Słucham? Sobie, żeby nie na Korsykę? Korsykę, nie kostarykę, kurde. Bo po jednym tym skoku też już widziałem... Możemy gdzieś pojechać, to jest rajd. Wziąłem bata i tak zwane kompresję musimy zmniejszyć, jest za twardy. Bo robotę przy Pimku mamy i my dużo, i ty dużo. To kto jedzie do Gdańska na dwa tygodnie? Nie, no, kto chce równolegle tego nie zrobię. Ale weź, podpisz się pod protokołem tutaj. Dzisiaj, tak, piszemy. Motyla noga. Trasek plus Red. Fox, dzisiaj mamy który? 20 jest. 20.01.2024, godzina 8.53. Podpis, podpis. Tomek, trzeba zaprotokołać pod ten. Protokół dnia. Krzysztof! Krzysiek! Wiązka elektryczna, niestety, to jest tylko jedno rozwiązanie. Nasz elektryk. I nie ma naprawy, tylko jest wszystko od nowa. W technologii motorsportowej. Marcin, szykuj się. Fajnie, nagrywamy, bo Tomek deklaruje i to by się nam układało, że auto może jechać już poniedziałek. Dzisiaj mamy sobotę, godzina 8.56 już pewnie. Dajmy do Tomka jak najszybciej, bo rozwiążemy największe bolączki. Bo czekam na skrzynię dla Krakenów i czekam na Big Rocka, więc jest tak zwanie troszeczkę luźniej. Gdzie Karol już pojechał do domu? No to niech się prześpi. On całą noc jechał, także... No to niech cały dzień śpi teraz. Bo tak drugą całą noc będzie tak jechał. No i zapraszam w poniedziałek. Pytanie, jak on z poniedziałkiem, by nie mogły w poniedziałek ruszyć, no. Czy na nawet... pewno, no. Tak robimy. Czyli auto jedzie prawie, że z tobą do domu. Ja to widziałem trochę inaczej, że najpierw my to zrobimy, bo to będzie trochę nie po kolei, bo jak mamy zdemontować, my musimy zdemontować mosty, je wypiaskować, wymalować, ale to w tym czasie... Ale nie ma problemu, że my nie jak się nie Aha.